Podczas transmisji porównaliśmy twoją fryzurę do Ronaldo, tego, który w Brazylii grał w 2002 roku podczas mistrzostw Korei i Japonii. I to wykończenie też takie było. Oczywiście uśmiech teraz jest, ale muszę zapytać o to, jak się czujesz, czy wszystko w porządku, jeśli chodzi o twoją głowę. Znaczy na początku, jak od razu było zdarzenie, to tak delikatnie nie powiem, bo zamroczyło, ale tak naprawdę to było lekkie rozcięcie i bardziej z tego, że gdzieś się tam krew pojawiła, ale cały czas raczej spokój i to, że raczej nie szykują się dwa szwy, tak jak powiedział od razu nasz fizjoterapeuta, to też mnie nie straszy, tak więc najważniejsze, że wygraliśmy po trudach, po ciężkim boju i to nas zadowala, no bo ten turniej bardzo dobrze się dla nas się rozpoczyna. To wygramy! Emil Radusiu, a teraz dobrze Aleks Miana. Także dobra interwencja. Uwaga groźnie i Bartek nawrat. No właśnie, najważniejsze dopisanie dzisiaj trzech punktów. Z samej gry jesteś zadowolony? Czy takie było założenie, żeby ten początek zagrać bardzo spokojnie, bo tak to wyglądało? Znaczy, nawierzchnia nie jest dla nas jakimś sprzymierzeńcem, tu raczej dobra gra defensywna sprzyja kontry i o dziwo, kiedy zawsze w lidze prowadzimy atak pozycyjny, tutaj oczywiście gramy mocno pressingiem, ale defensywa w szczególności i te sytuacje mieliśmy niektóre bardzo dogodne, nie potrafiliśmy uderzyć, a ostatnia bramka moja pokazała, że tak naprawdę gdzieś tam dołożyć nogę i ją wturlać daje efekt, więc cały czas mozolnie, swoją grą i tak naprawdę cały czas pracą. Mam nadzieję, że jeszcze możemy tutaj namyśleć w tym turnieju, szczególnie, że teraz oglądniemy zespoły, które tak naprawdę mają mniejszy już komfort. No właśnie, powiedz, bardziej bolała głowa od tego starcia, czy jak widziałeś niewykorzystane sytuacje kolegów, bo sytuacje były naprawdę wyśmienite. Każdy z nas nie wykorzystał dzisiaj sytuacji, każdy mógł być na siebie zły. Na szczęście dobrze się dla nas dokończy, bo ta druga bramka dość taka kuriozalna, gdzie, tak jak mówię, dobre sytuacje, a strzelamy, jakby mówiąc po piłkarsku, z niczego, więc fajnie, że dołożyliśmy tą trzecią, uspokoiliśmy na koniec i gramy dalej, cały czas o awans. No właśnie, rywalizacja teraz dwóch kolejnych rywali. Mówi się, że to może być najbardziej wyrównana grupa, chyba tym bardziej cenne to zwycięstwo w oczekiwaniu na jutrzejszy mecz z Rumunami. Zdecydowanie, bo tak naprawdę nie mogliśmy się spodziewać, od Luxela nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, bo doszło do zawodników, którzy dzisiaj widać grali od początku cały czas, w pewnym momencie nie rotowali dwoma czwórkami, tylko szóstką z tego, co spoglądałem, więc troszkę inaczej, nie powiem, że nas zaskoczyli, ale my byliśmy przygotowani z góry od początku do końca i teraz będziemy oglądać to, co zaprezentuje inne drużyny. Robi się problem, a teraz wyrównanie, Makinio, kapitalny gol, no i mamy remis. Nie szukali już altruistycznie, świetne uderzenie najlepszego strzelca, tak? Uderzenie takie zaskakujące, nieprzyjemne. Artur Popławski dzisiaj w nietypowej roli, nie mogłeś zagrać pauzując za kartki. Widziałem, że chyba jeszcze mocniej przeżywałeś to spotkanie na trybunach. On nie da się ukryć, dlatego nie mam żadnych papierów na razie trenerskich, bo nie potrafię tego przeżywać na ławce i na trybunach. Cieszę się, że chłopaki wygrali, cieszę się, że Sania strzelił z głowy, bo gdzieś tam te główki trenujemy na treningach i w końcu się udało. No ale myślę, że suma summarum z tych sytuacji stworzonych wygraliśmy zasłużenie. Jak to nie wpadło, Michał Kubik zawsze takie sytuacje wykorzystuje. Uwaga, fantastyczna teraz interwencja Surmiaka, uratował nas. Teraz szansa, pusta bramka i gol! Aleksandr Bondar, no nie w swoim stylu, ale jednak głową asysta Bartłomieja Nawrata. Mamy prowadzenie. No nietypa bramka i szapoba dla Sani Bondara. Nie wiem, czy wielu zawodników futsalu ma opanowaną tak grę głową, żeby z takiego kąta, z tak mocnej piłki ją jednak skierować do bramki. No właśnie, sytuacji było dużo i to bardzo dobrych, ale chyba ta główka jednak Sani była kluczowa. Taka nieprzewidywalna, bym powiedział. No, bramkarz, który się pomylił, wcześniej mieliśmy cztery sytuacje 2-1, które naprawdę klarowne sytuacje to były i nie udało się skończyć i fajnie, że Sania akurat takim swoim doświadczeniem przechytrzył tego bramkarza, strzelił na 2-1, potem bardzo dobrze broniliśmy przewagę, nie mieli jakichś tam sytuacji, podwyższyliśmy na 3-1 po stałym fragmencie dzięki Pawłowi. Jak? Bondar, Putniak i jest gol! Jest 3-1! Zmieścił tę piłkę między słupkiem a bramkarzem Paweł Putniak, a więc Magic Touch w wykonaniu Pawła Putniaka.
się, ale tak jak mówię, idziemy do szatni, chłopaki pójdą za chwilę do lodu na jakieś masaże i chcemy się zregenerować i walczyć dalej. Lodu na głowę chyba nie trzeba, bo no to zwycięstwo trzeba było wywalczyć, ale wiemy, że chyba każdego dnia to zadanie będzie jeszcze trudniejsze. Nie, nie trzeba, my gdzieś tam nie mamy wysoko głów, także mamy dużą pokorę w tym wszystkim, co robimy. Ten sezon trochę nas krytykowali, przegraliśmy ostatni mecz, ale tak, trener przygotowania motorycznego i trenerzy chcieli, żebyśmy byli w najlepszej formie na tą Ligę Mistrzów. Mam nadzieję, że jutro też wyjdziemy zwycięsko i będziemy ze Spartą walczyli o awans w niedzielę.